Mogę sobie tak troszeczkę tu wyskrobać? Działam charytatywnie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Sama choruję na rdzeniowy zanik mięśni od dzieciństwa. SMA polega na tym, że mam osłabioną strukturę mięśniową, że nie podniosę ręki do góry, że nie wstanę sama na nogi. Choroba nie przeszkadza mi w tym, żebym mogła się w pełni realizować. Jestem szczęśliwą żoną, mamą 11-letniego Kuby. Skoczyłam ze spadochronem. Jeżdżę samochodem. Pracuję. Tańczę. Wariuję. Od wielu lat także pływam. Woda jest dla mnie wolnością. Czuję się w niej jak ryba. Żyję pełną piersią. Pomimo ograniczeń. Cześć, Agatko. Cześć! Dobrze, że jesteś, bo jestem już po treningu. Jak to jest możliwe, że nie chodzisz, a pływasz? Wytłumacz mi. Wiesz co? Tak to jest, że woda daje mi ogromną wolność. Jesteś lżejsza? Jestem 8 razy lżejsza nawet. Ile przepływasz basenów? Prawie kilometr, no więc 36, 34. Ja po 3 już bym umarła, dobra. Po co ci to potrzebne? Żeby być w dobrej formie, żeby moja choroba jak najwolniej postępowała. Mam taką przyjaciółkę. Obie jesteśmy uparte, obie bardzo wymagające. Obie nie potrafimy bez siebie żyć. W zasadzie jesteśmy nierozerwalne. I tą przyjaciółką jest moja choroba. Warto zaprzyjaźnić się ze swoim ograniczeniem, dlatego że jest łatwiej żyć. Pierwszym takim momentem wątpliwości moich rodziców, że coś jest nie tak, było wtedy, kiedy zaczęłam chodzić. I był taki moment, w zasadzie to nie byli moi rodzice, to była moja babcia, która powiedziała mojej mamie: Agatka tak trochę za bardzo kołysze się na boki, jak chodzi. Coś czuje, że jest nie tak. No i wtedy rodzice zaczęli jeździć po wielu specjalistach. Moja mama, mój tata usłyszeli takie diagnozy, które ściskały serce tak mocno, że nieraz mama się rozpłakała. Ale nie znano tak bardzo tej choroby. Też nie było badań genetycznych, które są dzisiaj. Ja byłam wychowana przez rodziców, że do końca życia będę starała się jak najwięcej ruszać, aktywować swoje ciało do wysiłku i tym samym sobie przedłużać tą dobrą formę.